Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z posłem Konfederacji Wolność i Niepodległość, czy bardziej Konfederacji Korony Polskiej? Dwa w jednym. Dwa w jednym. Mhm. Czyli czujesz się posłem i jednej, i drugiej formacji. Tak jest. Większej i mniejszej Konfederacji. Ale Konfederacji. Ale Konfederacji. Szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże. Ale widzę, że jakąś konkurencję uprawiasz. Przy książkach dotyczących Dzieczwałdu postawiłaś równie pobożną księgę. To jest modlitewnik, bo taki format raczej skłaniający do modlitwy. To jest modlitewnik, który się nazywa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli modlitewnik demokraty. Rozdaje to marszałek Sejmu albo marszałek Senatu, zależy gdzie się Państwo zwrócicie. Dzisiaj dostałem od pana Hołowni akurat taki egzemplarz i taki duży jeszcze, taki ozdobny egzemplarz Konstytucji, żebym nie zapomniał. I oprócz tego piękną księgę z napisem Demokracja. O, czyli proszę państwa, ogłaszamy, że marszałek Hołownia rozdaje Konstytucję. Proszę jechać na Wiejską do Warszawy i zgłaszać się do Kancelarii Sejmu, a najlepiej bezpośrednio do gabinetu marszałka i tak odbierać Konstytucję. Tak jest. Polecam wszystkim. Tu jest sporo artykułów, które nie są przestrzegane, w związku z tym zachęcam, żeby przeczytać sobie przynajmniej pobieżnie, jakie są tam rozdziały, jakie mamy prawa, bo czasami nie pamiętamy o tym. Na jednej z konferencji prasowych w Sejmie była taka sytuacja, że usłyszeliśmy od posłów właśnie Konfederacji dwa w jednym, że ABW zostało zgłoszone do prokuratury. Tak na jest. Podstawie których punktów Konstytucji? Których artykułów? Których artykułów? Sprawa się ciągnie już dwa lata, a polega na tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ten skrót jest czasami, a czyli ABW, ten skrót jest czasami inaczej rozszyfrowywany i na przykład redaktorzy naczelni Tomasz Zomer Najwyższego Czasu czy Marcin Rola w Realu 24, serdecznie pozdrawiam, mają na przykład, rozszyfrowują to jako Agencja Bałaganu Wewnętrznego, no są jeszcze inne, na przykład Ale Będzie Wesoło, takie tam słowotwórstwo się uprawia. Chodzi natomiast o to, policjanci mówią krótko, abwera. Ci mówią abwera. Chodzi bo to bliźniacza służba, no, równoległa do policji. Tak jest. No i w 2022 roku ta agencja, w każdym razie, przejęła kompetencje urzędu, który wydawałoby się już nie istnieje od lat. Mieścił się przedtem na ulicy Mysiej. Cenzura. Zmienił natomiast ten urząd adres, czyli z Mysiej przeprowadził się na Rakowiecką. No i co oni zrobili? No, zamknęli po prostu dziennikarzom usta. Zamknęli możliwość nadawania portali internetowych nczas.com i w Realu 24 i jeszcze jednej czy dwóch innych stacji. W każdym razie pokazali, że akurat prawicowe, niezależne media nie mają prawa w Polsce funkcjonować. I jakie są od tego czasu konsekwencje? Są bowiem takie, że oczywiście portale i ci właściciele tychże portali nie zostali bezczynni, założyli sprawy, tam ABW wystąpiła potem, bo przegrała w sądzie administracyjnym, założyła kasację, kasacja oddaliła zażalenie ABW, a więc sądy są po naszej i państwa stronie. Sądy są po stronie prawdy i po stronie prawa. To może dla niektórych wydawać się dziwne. I przeciwko cenzurze. Ja właśnie przeczytam, jeżeli pozwolisz, Rafale, które artykuły Konstytucji zostały dramatycznie naruszone przez ABW. Artykuł 54, punkt pierwszy. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. I punkt drugi. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Drugi artykuł, który wskazano
który został naruszony, to jest artykuł 64. Tu chodzi o własność, o to, że po prostu te portale zostały pozbawione własności i też dochodów. Setki tysięcy złotych, właściwie miliony złotych to już są straty, które te portale poniosły. Pierwszy punkt artykułu 64 mówi: każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Drugi: własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. I trzeci: własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Artykuł Konstytucji, który mówi o naszych odbiorcach treści, bo to jest rynek treści, rynek mediów. No tutaj CEP Polska, jak najbardziej Centrum Edukacyjne Polska jest też medium, które działa na rynku treści, więc to też bardzo a propos, że się tutaj znajdujemy. W moim przekonaniu został naruszony również artykuł 73, o czym w dokumentacji sądowej nic nie ma. Ten artykuł 73 brzmi, proszę Państwa, tak. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Ja, Państwo, Szary Kowalski, Nowak czy Wiśniewski mają prawo korzystać z dóbr kultury, a właśnie portale internetowe między innymi te dobra kultury ze sobą niosą, więc to mieszkańcy Polski, to Polacy są pozbawiani tego dostępu do dóbr kultury. Myśmy wraz z Włodzimierzem Skalikiem, posłem na Sejm, złożyli zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa i czekamy grzecznie na rozwój sytuacji. Na razie grzecznie. Na bardzo grzecznie. My jesteśmy zawsze grzeczni, staramy się być kulturalni. Zgodnie z prawem postępujemy, bo to jesteśmy posłami. A poseł ma takie właśnie prerogatywy, że może takie zawiadomienia zgłaszać. Była właśnie konferencja prasowa i w Sejmie, i potem przed ABW na Rakowieckiej. No teraz jest piłeczka po stronie najwyższych czynników. Czekamy na decyzje prokuratorskie. No, ABW było parę godzin u mnie w mieszkaniu, zabrało mi... Ile wspominasz? 17 urządzeń elektronicznych. Kolejny przykład. No i to było w roku 2019. Akurat Grzegorz Braun wracał z Gdańska, z kampanii wyborczej na prezydenta Gdańska, w których występował. Mhm. I zdobył bardzo dobry, kilkunastoprocentowy wynik. Tak. No i żeśmy się spotkali na dworcu centralnym w Warszawie i w środku nocy żeśmy nagrali nagranie po tym właśnie wejściu ABW. Odzyskiwałem sprzęt chyba przez półtora czy dwa lata, roku czy dwa lata. Jakoś tak. Tak, więc to są bardzo mili ludzie. Ja spojrzałem sobie tak z lekkim drżeniem serca na ten kompleks zabudowań na Rakowieckiej i pomyślałem, gdzie ci ludzie kiedyś byli męczeni i jakie są teraz sytuacje. Ale chyba już tam nie zrywają paznokci, tak? Z tego, co słyszałem. Chyba nie. Inaczej teraz postępują. Natomiast mają może więcej czasu na czytanie, są lepiej wykształceni niż ich poprzednicy. Tak. Na przykład, bo do mnie, do mieszkania weszli i przeszukiwali, nawet do lodówki zaglądali, do zamrażalnika. Czasami nie wyskoczy Grzegorz Braun. Nie o Brauna chodziło, tylko chodziło o propagowanie ustrojów totalitarnych, a zwłaszcza nazizmu i tak dalej. Pytają, czy ja prowadzę jakąś propagandę. Ja mówię, no ja to tylko książki sprzedaję i akurat na wierzchu leżała książka Hitler z założycielem Izraela. No, nie wiem, kto tu jest bardziej totalitarny, czy Hitler, czy Izrael. No, Grzegorz Braun obecnie porównuje te. No te, więc te porównywalne te. I ja mówię, no, a oni, ile pan tego ma? Ja mówię, no tu w mieszkaniu mam jakieś, nie wiem, 600 egzemplarzy. Czyli propaguje, nie? Tylko to jest oczywiście książka... Niedobra o tym mówić. To jest książka antyhitlerowska. No. Bo to Henneke Kardel to jest taki ideowy, narodowy socjalista,
który oskarża Adolfa Hitlera, że ten się sprzedał Żydom i poszedł na żydowskim pasku i zbudował państwo Izrael. Coś nieprawdopodobnego. Czyli tak. Myślę, że książka antyhitlerowska, ale na szczęście panowie się nie zainteresowali tą książką, bo mówię... Niesamowite. Ale mówię, po okładce się nie zainteresowali. Nie, mówią, znamy. Czytaliśmy, więc faktycznie ma pan rację, jest to książka antyhitlerowska i dlatego nie będziemy się nią tutaj zajmować i interesować. Ale ciekawa rzecz, to może koincydencja, może to nie są przypadki. Akurat w dniach ostatnich działania, waham się użyć tego słowa, polskiego wymiaru sprawiedliwości, są bardzo przykre dla osób, które dają z siebie bardzo dużo, które działają aktywnie na rzecz właśnie poszerzania naszych wolności i są prześladowani. To taki przykład z kilku dni, to jest Justyna Socha, którą serdecznie pozdrawiam, i to jest Natalia Ruś, pseudonim Najka z Rybnika, które mają zarzuty. Justyna Socha została skazana za to, że walczy z tym straszliwym lobby. Mieliśmy okazję w Sejmie... Z Big Pharma, tak? No, między innymi Big Pharma, tam jest lobby przecież przede wszystkim profesorskie. Są znani lekarze, którzy mają konflikt interesów. Znani i lubiani. Bardzo. Akurat niedawno, ta koincydencja wyglądała w taki sposób, że w ubiegłym tygodniu gościliśmy między innymi Justynę Sochę na posiedzeniu zespołu parlamentarnego do spraw ochrony życia i zdrowia Polaków. On był ten zespół poświęcony tematowi powszechności szczepień przeciwko HPV, wejściu szerokim strumieniem tych szczepień do polskich szkół. Tak. No i jakież było nasze zdziwienie, gdy samego rana, w dniu posiedzenia tego zespołu, zespół miał się zebrać o 14, a o 10 miałem już telefony z kancelarii Sejmu, że dzwonili z Ministerstwa Zdrowia i ja już myślałem w tym momencie, że okej, skasują nam ten zespół parlamentarny, że nie wolno takich rzeczy głosić. Nie, po prostu zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia, że chce przysłać na posiedzenie tego zespołu parlamentarnego profesorów, szefów instytutów podległych Ministerstwu Zdrowia. Miały być to początkowo 2-3 osoby, potem okazało się, że 5, potem poprosiłem o listę obecności, było 6 osobiście i chyba 5 zdalnie, a finalnie na posiedzenie naszego zespołu przyszło chyba 8 osobiście i drugie tyle zdalnie, czyli dobrych 15-16 osób. No i to jest, proszę Państwa, to były osoby z najwyższej półki. Profesura, szefowie instytutów poszli po to, żeby spotkać się z posłem Fritzem, Justyną Sochą, Kają Godek, mecenas Anną Kubalą i jeszcze kilkoma działaczami społecznymi. No chyba nie. Ja myślę, że oni przyszli po to, żeby swoim wielkim, jakże czcigodnym autorytetem przytłumić, przykryć treści, które my tam wypowiemy. No i mi się to nie udało w moim przekonaniu, dlatego że odzywał się tylko praktycznie profesor Nowakowski, ginekolog, oraz pani profesor Laskowska, pediatra, która zresztą nie potrafiła się zachować kulturalnie, obrażała obecnych na posiedzeniu zespołu parlamentarnego gości i musiałem w pewnym momencie odebrać pani profesor głos. Za to państwo mieliście się możliwość dowiedzieć o wielu aspektach niekorzystnych, wręcz złowrogich, które są stowarzyszone ze szczepieniami i zagrożeniami w związku ze szczepieniami na HPV. Inną osobą, która jest prześladowana przez... Justyna Socha była prześladowana w jaki sposób? No zaraz nazajutrz, po tym zespole parlamentarnym rozpowszechniła informację, że została skazana w pierwszej instancji na rok ograniczenia wolności oraz 30 godzin tygodniowo prac społecznych. To jest 3/4 etatu. Nie, miesięcznie. 30 godzin tygodniowo? Tygodniowo? Takich wyroków. No 30 godzin tygodniowo to jest... Miała się tak głosić? Nie. Do sprawdzenia. To praktycznie... W każdym razie granda w biały dzień. Tylko za to, że waży się bronić nas, Polaków, przed zakusami właśnie Big Pharmy, która wchodzi coraz szerzej. Ja dzisiaj w Sejmie miałem okazję wysłuchać części debaty na tematy onkologiczne. Tam jest po prostu ekspresji zwykłej.
verbis powiedziane, że wyszczepianie populacji. Tam nie ma mowy o szczepieniu ludzi, tam jest, czy danych Polaków. Tam jest wyszczepianie populacji. 20% populacji wyszczepiania, 40%, 60% to jest cel przeciwko HPV. No jesteśmy traktowani jak bydło, proszę państwa. No ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Drugą z osób prześladowanych jest właśnie wspomniana wcześniej przeze mnie młoda rybniczanka, Najka. No serdecznie też pozdrawiam. Bardzo miła osoba, TikTokerka, influencerka, nie wiem jak to jeszcze nazwać, którą bardzo często wszyscy tam komentują i traktują jako swojego rodzaju punkt odniesienia, bo ona przemawia w zupełnie inny sposób niż jej tam rówieśnicy. Ona z kolei została, jej postawiono zarzuty za, uwaga, podbijanie czy uzewnętrznienie zgody z postępkiem Grzegorza Brauna 12 grudnia 2023 roku w filmiku, który nagrała, poparła po prostu czyn Grzegorza Brauna. A wiecie państwo, że nie wolno takich rzeczy robić. To, że Grzegorz Braun zgasił świeczki i praktycznie obnażył wpływy, specjalne wpływy, przywileje sekty kabalistycznej Chabad Lubawicz w polskim Sejmie, o tym nie można mówić. I co ciekawe, Sejm jaką obłudą się charakteryzuje? Tak się charakteryzuje, proszę państwa, że na przykład nie jest w stanie uchylić immunitetu pani Joannie Musze, która naraziła nas, Skarb Państwa, Polaków, na wielomilionowe straty. Natomiast był w stanie uchylić Sejm immunitet Grzegorzowi Braunowi za to, że wyrzucił do śmieci jakąś starą choinkę, albo właśnie, że zgasił parę świeczek w polskim Sejmie. To są te standardy, jakżeż podwójne. I Najka nagrała na ten temat film. Poparły oczywiście, państwo wiecie, nie wiem, setki tysięcy, miliony Polaków poparło Grzegorza Brauna w tym, co uczynił 12 grudnia. No, ale tylko Natalię Ruś pociągnięto do odpowiedzialności. Dlaczego to zrobiono? Otóż dlatego, że polski wymiar sprawiedliwości, tak powiem, prokuratura, posłuchała się grzecznie doniesienia złożonego przez znany nam wszystkim i lubiany ośrodek monitorowania myśli i marzeń pod kierownictwem niejakiego pana Gawła, który prawomocnym wyrokiem skazany w Polsce uciekł spoza granicę Unii Europejskiej do Norwegii, skąd zawiaduje nadal tym ośrodkiem monitorowania myśli i marzeń i jego zdania, opinie traktuje polski wymiar sprawiedliwości poważnie. No to jest pokazane, jak polskie państwo jest zrobione naprawdę już nawet nie z dykty, tylko z jakiegoś, nie wiem, papieru zlepionego plasteliną. No coś niesłychanego zupełnie. No my się oczywiście z tym głęboko nie zgadzamy, tylko że to, że my się z tym nie zgadzamy, nie wpływa na decyzję prac prokuratorskich i sądów. No, trzeba się oczywiście głośno przeciwstawiać i mam apel też do wszystkich mediów, aby podbijały te tematy i Justyny Sochy, i Natalii Ruś, czyli Najki z Rybnika. No ja też mam takie przecieki, bo jestem wezwany jako podejrzany do prokuratury, że nie wiem dokładnie, czego dotyczy sprawa, ale dowiedziałem się od znajomych prawników, że jest to z doniesienia Omzrika. No, czyli... ale w Polsce nie ma cenzury, proszę państwa. Nie ma. Obowiązuje konstytucja, obowiązuje artykuł 54, który zacytowałem. No więc tutaj sobie wynotowałem te artykuły i będę się na nie również powoływał. Koniecznie. Jeżeli się okaże, że to rzeczywiście Omzrik mnie ściga, natomiast najpierw prokuratura dzwoniła, potem policja. Najpierw się dowiedziałem, że jako świadek, teraz już nie jako świadek, tylko jako podejrzany, więc sprawa nabiera rozpędu. Do tej pory nie znam szczegółów sprawy. Ale dostałeś fizycznie zawiadomienie do ręki, czyli nie będziesz poszukiwany, bo to jeszcze możesz być poszukiwany i to wtedy już nie ma zmiłuj się, będziesz osadzony. Byłem przez moment poszukiwany. Byłeś ja się trochę śmieję, jadąc za granicę, zostałem zatrzymany na granicy. O.
No to ciekawy precedens. Ja tutaj oczywiście troszkę może ironizuję i to nie dlatego, że się znamy z Rafałem lata, tylko chodzi o to, że, proszę Państwa, że jestem na tropie takiego dziwnego, dziwacznego procederu, gdzie się okazuje, że w polski system wymiaru sprawiedliwości, a dokładnie chodzi o więziennictwo, podbija sztucznie statystyki, zwiększając ilości osób, które są osadzane w więzieniach. Mówi się, że więzienia są przepełnione, że przypada tam zbyt wiele osób na jedno miejsce, a i brakuje miejsc w więzieniach, ale większość, w niektórych oczywiście więzieniach, stanowią osadzonych, to stanowią ludzie, którzy nie powinni się tam w ogóle znaleźć. Sztucznie zawyża się koszty utrzymania tych więźniów, a więc wydaje się im tam, nie wiem, 1000 złotych na to, co muszą tam po prostu otrzymać na miejscu. Te wszystkie gadżety, z którymi oni, wiecie Państwo, wchodzą do cel. Spokojnie ci ludzie, gdyby wiedzieli, że mają się stawić gdzieś, czy mają coś zapłacić, na przykład jakieś 500 zł zaległych grzywien, to by od razu zapłacili, ale oni o tym nie wiedzą i dostają od razu symbol poszukiwany, przyjeżdżają radiowozy, puszkują człowieka i do więzienia. To się bardzo podobno opłaca. No, ja znam przypadek człowieka, który bezrobotny, starszy pan, ale ma taką przypadłość, nie pochwalam, ale też nie potępiam, że nie mając pieniędzy jeździ na gapę. No i został złapany... Oj, nie miał biletu? Nie miał biletu, znaczy został złapany w przeciągu, nie wiem, 5 lat, chyba ponad 100 razy. Wystawili na niego 100 mandatów i zsumowano to. Wyszła z tego jakaś tam kwota, bo każdy mandat przynajmniej tam po kilkadziesiąt złotych, prawda? No to się już robi kwota wielotysięczna. No i został przykładnie o 6 rano zgarnięty z domu jako niebezpieczny przestępca, który chce swoim postępowaniem chyba doprowadzić do upadku ustroju Polski. Już nie ludowej, ale Polski, no właśnie nie wiadomo jakiej. Mam dla niego propozycję. On może po prostu zostać posłem i wtedy może jeździć za darmo. O! To jest jakieś wyjście, nie musi mieć biletu, tylko pokaże legitymację poselską i jedzie. Natomiast a propos tych absurdalnych osadzeń i postępowań, słyszałem na przykład o takiej sytuacji, że człowiek nie zapłacił za parking i poszedł do więzienia na tydzień. A opłata parkingowa, nie wiem, 5 zł czy 10? No, tylko po prostu odmawiał zapłacenia grzywny i właśnie znalazł się na parę, nie wiem, chyba na 5 dni w więzieniu. Są takie sytuacje, proszę Państwa. No, Polska. Generalnie na świecie się odchodzi od karania więzieniem. Jest mnóstwo różnych kar, które można zastosować, ale jednak w Polsce ta tendencja, żeby nawet przynajmniej na te parę dni kogoś osadzić, powstaje duże grono więziennych kombatantów. Tak, właśnie to jest moje podejrzenie. To jest ten trop, na który pewne osoby pomogły mi wpaść i ja uważam, że jest to celowo robione, aby, nie będę rozwijał w tym momencie tego wątku, ale ma to sens, naprawdę, wierzcie mi Państwo, ma to drugie i trzecie dno. Przypomnę tylko, że już niedługo, za miesiąc, 20 listopada, przypadnie 10 lat, jak ja, Grzegorz Braun i chyba 12 innych osób zostaliśmy zapuszkowani za tak zwaną okupację Państwowej Komisji Wyborczej. Recydywa. Sprawa się toczyła później przed sądami. Do sądu żeśmy zostali przywiezieni w kajdankach. Ja nawet zrobiłem zdjęcie, bo jeszcze mi nie odebrali telefonu przez moment. Zrobiłem zdjęcie, które mam w komputerze, Grzegorza Brauna siedzącego w kibitce, w suce. Bez brody? Wtedy, nie, to był rok 2014. Bez brody. To było jeszcze przed kampanią prezydencką, w której brał udział. I wtedy my się poznaliśmy. Nie, to już było po. Nie. W 2015 startował na prezydenta i nie miał wtedy brody. A, no tak, 14 rok, tak. To było... to już było po tym, jak zgłosiliśmy, że chcemy, żeby kandydował, on się wyraził zgodę. Tak, to prawda.
To było pomiędzy zgłoszeniem kandydatury Grzegorza Brauna na prezydenta, co nastąpiło w przeddzień Marszu Niepodległości 10 listopada i na miesiąc przed jego ślubem. O. Czyli jeszcze wtedy się dowiadywał u swojej narzeczonej, czy może przyjąć to zaproszenie do kandydowania. Natomiast aresztowanie 20 listopada było w przeddzień ślubu cywilnego. I zdaje się, to spowodowało, że Grzegorz Braun w tym planowanym terminie, zamiast być w urzędzie stanu cywilnego, siedział na dołku w komisariacie policji na Żoliborzu. A ja wraz z doktorem senatorskim siedzieliśmy w sąsiednich celach, no, w Pałacu Mostowskich. Czyli nawet zostaliśmy bardziej docenieni. Tak, to jest wyróżnienie. Ja rozumiem, że siedzieliście za słuszną sprawę, po prostu stanowiliście niebezpieczeństwo dla systemu, dla Rzeczpospolitej Polskiej, bo nie wiem, z tego co pamiętam, kwestionowaliście nawet wynik wyborów w 2014 roku, a nie powinniście robić takich rzeczy. Przecież wybory samorządowe w 2014 nie były sfałszowane. Nie. To wygrał wtedy PSL. Znaczy, wybory samorządowe w 2014 roku, na przykład w województwie śląskim, okazało się, że jest dużo rolnictwa jest w drugim. Że się pojawiło, nie wiem, czy kilkadziesiąt tysięcy, a może i kilkaset tysięcy głosów. Chyba 140 tysięcy. Ponad 100 tysięcy głosów na Polskie Stronnictwo Ludowe, no bo wiadomo, Śląsk rolnictwem stoi. Oczywiście. I PSL-em. I PSL-em, mhm. Więc tak to wyglądało. No to ważna data, dziesięciolecie, to musimy no, jakoś szykujemy imprezę w tym dniu i być może deputowany do Parlamentu Europejskiego się pojawi. Tutaj jest książka dotycząca tych wydarzeń, wydana kilka lat temu, Rok w kondominium. Wystąpienia improwizowane Grzegorza Brauna z lat 2014-2015. I tu są też takie, umieszczaliśmy po mnie pierwsze memy z internetu oraz opinie z różnych i zwolenników i przeciwników Grzegorza Brauna. Tu jest na przykład taki mem, gdzie się pojawiają głosy, kto dotyczące protestu Grzegorza Brauna w Państwowej Komisji Wyborczej. Portal Fronda napisał: piąta kolumna Putina zajmuje PKW. Gdzie jest państwo polskie? Następnie kolejny cytat jest z Andrzeja Dudy, wówczas kandydata PiS na prezydenta Polski. Kandydat PiS Andrzej Duda powiedział: to jest swego rodzaju napaść i do takich sytuacji absolutnie dochodzić nie powinno. Dobrze, że policja usunęła z siedziby PKW te osoby, które ją okupowały. Czyli wsparcie działań bezpieki ze strony kandydata na prezydenta. No i wreszcie niezawodny Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. To dzięki niemu Trump jest prezydentem czasami. Tak, i osoba odznaczona najwyższym odznaczeniem Ukrainy. Ukraińskiej Służby Bezpieki. Tomasz Sakiewicz napisał: przejęcie protestu przez prorosyjskich opozycjonistów. Tomasz Sakiewicz również zasłynął działaniami w roku 2007, w styczniu, podczas ingresu arcybiskupa Wielgusa. To chyba jego tam robota sprawiła, że skandalem się to wszystko zakończyło. No, ciekawa postać Tomasz Sakiewicz. Chętnie poznamy jego biografię. No właśnie, to się działo w czasie kandydowania Grzegorza Brauna na prezydenta. Powiem ci tak, że wiele osób w ostatnich tygodniach ciągle mnie o to pyta. Czy mam jakieś przecieki? Czy Grzegorz Braun jednak zdecyduje się startować?
Ja odpowiadam, że no, podobno jest kandydat Konfederacji, ale inny kandydat. Co prawda Korona oprotestowała ten sposób wyłaniania kandydata, ale nic nie słyszałem, że Korona chce wystawić kontrkandydata. Może ty byś u rąbka tajemnicy tutaj uchylił, czy ci, którzy liczą na to, bo niektórzy mówią tak, jeżeli Grzegorz Braun będzie startował, no to wiem, na kogo będę głosować. Natomiast jeżeli Grzegorz Braun nie będzie startować, to absolutnie nie zagłosuję na tego wyłonionego przez Radę Liderów bez prawyborów kandydata. To jest prawda, że my się spotykamy, proszę Państwa, często z tymi pytaniami i wiele środowisk liczy na to, że Grzegorz Braun wystartuje. No ja niestety muszę rozczarować, ja tego nie wiem i najprawdopodobniej Grzegorz Braun tego nie wie, jak się sytuacja rozwinie. Pracuje ciężko, udziela się w Parlamencie Europejskim i również w mediach, gdzie go ktokolwiek zaprosi. Promuje swój film najnowszy. I to jest rzecz właśnie, której też warto coś wspomnieć. Przychodzą tłumy ludzi. Ja ostatnio byłem na przykład na kilku pokazach w Pszczynie, gdzie wydawało się, że... Bo to dlaczego mówię o tej Pszczynie? Dlatego, że to są pokazy organizowane zupełnie oddolnie, pozastrukturalnie. Poza strukturą partii Konfederacja Korony Polskiej, poza Konfederacją zupełnie. W tej Pszczynie organizują to na przykład ludzie kiedyś tam dawno temu związani z klubami Gazety Polskiej. Właśnie serdecznie pozdrawiamy jeszcze raz redaktora Sakiewicza, którzy zrazili się do PiS-u, ale którzy są nadal aktywni i kiedyś być może jakoś tam się połączą ideologicznie czy politycznie z nami, nie stronią od PJJ-u, od nas. Kwestie polityczne wyboru to są na drugim planie. Natomiast promują coś takiego jak prawda w życiu publicznym, czyli zapraszają różnych ludzi, z własnej inicjatywy, imprezy pięknie zorganizowane, więc gratuluję i serdecznie pozdrawiam. Jeżeli chodzi natomiast o samo kandydowanie, no to ja nic Państwu więcej nie powiem, ale jeszcze jedną rzecz przy okazji tych wyborów. PiS niedawno miał swoją konwencję i oni ogłosili, że będą mieli prawybory. I ogłosili cztery nazwiska działaczy PiS-u, czy bliskich PiS-owi, które są brane pod uwagę w tych prawyborach. W moim przekonaniu te nazwiska są tak słabe, że to jest komunikat dla świata: startujcie, niech kto chce, PiS tutaj jak gdyby no, będzie rezygnować z walki o prymat i niejako walkowerem oddaje pole. No to dobra wiadomość. Dobra. Najsilniejszym nazwiskiem tam jest Mariusz Błaszczak. No to Państwo sobie możecie dopowiedzieć resztę. Mariusz Błaszczak, no właśnie. No, chociaż ja słyszałem inną opinię, że najsilniejszym nazwiskiem jest pan Nawrocki, szef IPN-u. Być może jest to najciekawsza kandydatura merytorycznie, ale kompletnie nieznana Polakom. No to jest coś, co kompletnie kładzie tam... Niektórzy dopiero w tym momencie dowiadują się, że szefem IPN-u jest pan o nazwisku Nawrocki. Tak. Bo poprzednik zginął w Smoleńsku na przykład. Tak? Także ludzie kompletnie nie kojarzą tych nazwisk. Tam jest jeszcze Tobiasz Boheński. No proszę Państwa, no to jest śmiech na sali. Tak? To w ogóle nie warto brać poważnie tych kandydatur. Być może w jakieś szersze porozumienie z innymi siłami politycznymi. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o Platformę czy tam Koalicję Obywatelską, to widać wyraźnie, jak na dłoni, że kandydatem jest Tusk, jednak Tusk, że on jest nadaktywny w promocji swojego nazwiska. Czyli co, bardzo... jednak nie Trzaskowski? Tak myślę. Bardzo często jest Tusk obecny na konferencjach, na konwencji właśnie to on przemawiał. Trzaskowski natomiast zupełnie nieaktywny. Ma być teraz gdzieś tam w Bielsku-Białej podobno na jakimś wyjeździe, ale to jest być może tylko przy okazji. No i Tusk wchodzi w narrację również Konfederacji. Czyli on jak gdyby, chodzi o tych migrantów. Także on być może wie, bo przecież sparzył się w 2005 roku
klęską w wyborach prezydenckich ze świętej pamięci profesorem Lechem Kaczyńskim. Być może Tusk dojrzał do sytuacji, że musi poszerzać swoją po prostu bańkę, swój zakres możliwości przekonywania wyborców i nie tylko wyborcy związani z tą koalicją Światowej Rewolucji, ale również i ci bardziej z prawej strony będą mile widziani. No zobaczymy, co z tym będzie dalej, ale wygląda na to, że Tusk, że słaby PiS, że jeszcze, no wiadomo, Konfederacja i wiemy, że raczej nie PSL. No i pytanie o Hołownię, tak? Czy on będzie chciał kandydować? Najgorsze, co się może wydarzyć, to oczywiście wejście do drugiej tury Tuska i Hołowni. No to wtedy będziemy mieli wspaniały wybór. Nowy, wspaniały świat. Natomiast ostatnie pytanie dotyczące wyborów. Bo pojawiły się również sugestie, że są środowiska, są osoby, są politycy, są no, przedstawiciele różnych partii zainteresowani tym, żeby doszło do zbliżenia, a nawet porozumienia wyborczego między PiS-em a Konfederacją. Czy dostałeś ze strony PiS-u jakieś propozycje współpracy przy wyborach? No, w tej chwili wybory prezydenckie, czyli wspólny kandydat PiS-u i Konfederacji, wydaje się to mało prawdopodobne, ale czy się w ogóle w tym kierunku coś dzieje? No ale jeżeli byłyby wybory prezydenckie, to potem oczywiście zaproszenie do koalicji wokół PiS-u albo z PiS-em w wyborach parlamentarnych kolejnych. Tu jest kilka wątków. Jeżeli chodzi o ten wątek wyborów prezydenckich, ja nic nie dostałem, żadnych przecieków i żadnych umizgów absolutnie nie było. Natomiast ja wiem w internecie, że są takie plany. Ale wiemy z wypowiedzi przede wszystkim wicemarszałka Krzysztofa Bosaka, że taka ewentualność gdzieś tam zaistniała, bo kilka tygodni temu przy okazji poparcia przez Krzysztofa Bosaka kandydatury Sławomira Mentzena Krzysztof Bosak powiedział, że gdyby zaistniała szersza platforma porozumienia na prawicy czy centroprawicy od PiS-u aż po Konfederację, to wtedy on chętnie wystartuje w prawyborach takiej formacji bardzo szerokiej. Więc ten temat padł na samym początku tych wszystkich działań wyborczych przy okazji wyborów prezydenckich. Natomiast jeżeli chodzi o szerszą koalicję, która potrafi zmienić sytuację obecną, czyli wyrzucenie Tuska, Hołowni i tej całej rewolucyjnej koalicji, która pod kierownictwem Tuska nam rządzi w Polsce, no to jest możliwe tylko na takiej zasadzie, że PiS dogaduje się z PSL-em i z Konfederacją. Ciężko sobie to oczywiście wyobrazić, natomiast jeżeli w ogóle taka możliwość istnieje, bo arytmetyka sejmowa to umożliwia i to pokazało między innymi jedno z ważnych głosowań przeciwko aborcji, że taka koalicja ponad podziałami się celowa pokazała, no to moim przekonaniu takie coś będzie możliwe najwcześniej za rok, że teraz absolutnie nie ma na to ani miejsca, ani no nikt głośno, ani cicho nawet o tym nie mówi. Więc jeżeli dojdzie do pewnego rodzaju przesilenia, że ten rząd się już kompletnie skompromituje, no to wtedy może ktoś sięgnie po rozum do głowy i zacznie na ten temat głośniej mówić, a być może dojdzie do przedterminowych wyborów, które pokażą w przyszłości nowe rozdanie. Mam nadzieję, że Konfederacja będzie już znacznie ważniejszym graczem, chociażby z uwagi na ostatnie sondaże, które dają nam i 12, nawet 15% poparcia, więc tutaj tendencja jest jednoznacznie wzrostowa. Myślałem, że jeszcze porozmawiamy o sprawach międzynarodowych, ale chyba czas nas goni. Zgadza się? Zgadza się, ale obiecuję, że następnym razem. Więc bardzo chętnie. Dzisiaj było sporo i historycznych wątków, o wcześniejszych wyborach, w których brał udział Grzegorz Braun i troszeczkę taki wizjonerstwa na przyszłość. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Roman Fritz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo, Roman. Dziękuję, Rafale, za zaproszenie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów, a w naszych programach występują i politycy, i historycy, i działacze społeczni różnych opcji.
Żeby to realizować, potrzebujemy funduszy. Bardzo prosimy o darowiznę, o wsparcie finansowe na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. A także zachęcamy do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej. Ona jest pod nazwą CEP, tak jak w skrócie Centrum Edukacyjne Polska, czyli cep-sklep.pl. I w tej księgarni najnowsza nasza książka, Giedrzwałd, Znaczenie dla narodu i kościoła, historia i współczesność. Bardzo ważny film. Na tylnej stronie okładki plakat filmu Grzegorza Brauna. Również książka ostatnio wydana w serii Gorące tematy, kanonik Henryk Czepułkowski, Antykościół w natarciu, myślę, że bardzo ważna pozycja, a także wcześniejsze książki, na przykład dotyczące kulis II wojny światowej, dotyczące Piłsudskiego i sanacji, a także książka dotycząca Hitlera, którą czytali oficerowie ABW przed wizytą u mnie, a także bardzo ważna pozycja Pierre de Villemarais, źródła finansowe komunizmu i nazizmu. Polecam też książki pana Tomasza Błauta, Media nienawiści, anatomia psychozy antytrumpowej. To jest również gość naszych programów i właściciel Ameryka Forum, proszę odnaleźć sobie Ameryka Forum w internecie, a także książki Henryka Pająka dotyczące historii, masonerii, a także kryzysu w kościele. Jeżeli chodzi o kryzys w kościele, to są książki, dwa tomy osobno sprzedawane pod tytułem Lękajcie się. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.